Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu Ligi Max, dzisiaj w plenerze na stadionie Bałtyku Koszalin. Moim Państwa gościem dzisiaj jest Kordian Rudziński, zawodnik Bałtyku Koszalin. Witam. Witam. Zakończenie sezonu, za nami całe już rozgrywki, 30 kolejek rywalizacji i Bałtyk Koszalin na drugim miejscu. No tak, bardzo się z tego cieszymy. Jakiś tam cel swój osiągnęliśmy, aczkolwiek bardzo chcieliśmy zagrać w barażach. No nie udało się, ale cieszymy się bardzo, że jesteśmy pierwszą drużyną w okręgu koszalińskim. I fajnie, że tak się stało, bo Bałtyk no od nigdy jeszcze nie miał drugiego miejsca. W końcu to nastąpiło i oby tak dalej. No nie do końca się zgodzę, że z okręgu koszalińskiego byliście najwyżej, no bo Kotwica, Kołobrzeg to nadal też jest okręg koszaliński, no ale mimo wszystko Kotwica jeszcze ma przed sobą sporo rywalizacji. Wy już praktycznie przygotowujecie się do urlopu. No ale mimo wszystko ta rywalizacja o drugie miejsce dodawała takiego smaczku, bo rywalizowaliście z Gwardią Koszalin i w tych ostatnich meczach to był właśnie przede wszystkim taki motyw mobilizujący do rywalizacji. No na pewno napędzało nas to jakoś, no bo każdy już wiedział, że Kotwica odskoczyła na 5 punktów. Nie było szans ich dogonić, bo został jeden mecz. No i fajnie, że się udało wygrać w Gryfinie. Drawa straciła punkty. No i jesteśmy na drugim miejscu i trzeba to doceniać. Zespoły, które walczyły o utrzymanie i nie miały już de facto szans na to, żeby pozostać w lidze, tak jak Energetyk Gryfino, tak jak Koral Dębnica, poza ostatnią kolejką pokazały, że mogą powalczyć o jakieś niespodzianki, ale mimo wszystko w tej ostatniej kolejce żadnych w zasadzie niespodzianek nie było. Tak, Leśnik pokazał charakter, wygrał z dobrą drużyną Pogoni. Trzeba im pogratulować utrzymania, pewnego utrzymania w lidze, no i czekamy na nową rundę. Leśnik wygrał z Pogonią 5-1. Skróty z tego spotkania, także wywiady pomeczowe przed nami. W ostatniej kolejce spotkań Leśnik ma nowo stroje żółto-czarne. Mierzył się na własnym boisku z Pogonią 2 Szczecin. Trudno było wskazać faworyta tej konfrontacji. Leśnik miał przysłowiowy nóż na gardle. Zespół z Manowa musiał to spotkanie wygrać, a także liczyć na potknięcie Pomorza Potęgowo, by zapewnić sobie pozostanie w trzeciej lidze. Dlatego od początku gospodarze ruszyli do ataku. Miejscowa drużyna stworzyła sobie sporo sytuacji bramkowych. To już na samym początku akcja. Sęk do Gozdala, a ten obok bramki. Rzut wolny dla gospodarzy, ponownie Marcin Gozdal, tym razem jednak na posterunku golkiper Pogoni. Kolejna dobra akcja w wykonaniu gospodarzy. Rokicki do Romańczyka, ten do Jakubowskiego, strzał z dystansu, jednak niecelny. Bardzo aktywni byli skrzydłowi, tym razem w ataku Sęk, jednak zbyt lekko, by zaskoczyć golkipera Pogoni. Ponownie w roli głównej skrzydłowy, tym razem Rokicki. Uderzenie jednak obok bramki. Nie zwalniał tempa Konrad Rokicki, tym razem uderzenie i na posterunku golkiper Pogoni. 36. minuta spotkania, przechwyt Konrada Romańczyka, Marcin Gozdal wyprowadza kontrę. Tomasz Sęk i jest gol na 1-0. Kolejna dobra akcja w wykonaniu gospodarzy. Gozdal do Sęka. Ten wypatrzył Romańczyka, jednak nieco szybszy golkiper Pogoni. Rzadko atakowała Pogoń. Pogorzelczyk indywidualnie i tylko boczna siatka. Końcówka pierwszej części meczu. Tomasz Sęk, dośrodkowanie. Wydawało się, że nic z tej akcji nie będzie. Przechwyt Tomasza Krzywonosa i gol na 2-0. Gospodarze mieli dwubramkową przewagę po pierwszej połowie. Jednak lekko zdekoncentrowani weszli w drugą część meczu. W ataku Fijałkowski i jest gol na 2-1. Pogoń zdobyła bramkę kontaktową w 50. minucie. Chwilę później Peda. W ostatnim momencie blokuje Chrymowicz i Pogoń nie wyrównała rywalizacji. Kontra w wykonaniu gospodarzy. Husejko do Gozdala, ten wygrywa pojedynek sam na sam i zdobywa bramkę na 3-1. Była to 58. minuta spotkania. W odpowiedzi Pogorzelczyk, jednak tym razem niecelnie. Przechwyt piłki przy polu karnym. Gości Chrymowicz uderza, broni golkiper drużyny przyjezdnej.
80. minuta spotkania, dobra akcja w wykonaniu gospodarzy. Gozdal do Dominika Pocha, a ten zdobywa bramkę na 4-1. Warto zaznaczyć, Dominik Poch wszedł na boisko 2 minuty wcześniej. Goście sporadycznie atakowali, a przede wszystkim wykonywali stałe fragmenty, tym razem jednak niecelnie. Końcówka spotkania, Daniel Morawski do Dominika Husejki, ten zdobywa bramkę na 5-1. Była to 88. minuta spotkania. Pogoń jeszcze z rzutu wolnego i tym razem słupek ratuje gospodarzy przed utratą bramki. Leśnik ostatecznie pokonał Pogoń 2 Szczecin 5-1. Dzisiejsze spotkania o takim wysokim ciężarze gatunkowym. Mimo wszystko pokazaliście charakter, wolę walki, cały czas praktycznie na wślizgu i to spotkanie efektownie wygraliście. No tak, pokazaliśmy dzisiaj wolę walki, zaangażowanie, tego czego brakło w poprzednim meczu na swoim boisku. No całe szczęście, wszystko ułożyło się po naszej myśli, tak? Nasz sąsiad z tabeli przegrał z Bałtykiem Gdynia. My efektownie wygraliśmy 5-1 w końcu na swoim boisku, ponieważ przez cały sezon nie rozpieszczaliśmy tutaj kibiców z Manowa, a dzisiaj chyba odpłaciliśmy im się tym wynikiem z nawiązką. No takie ukoronowanie dzisiejszego występu, pięknym golem. No tak, no nieważne kto strzela bramki, ważne, że drużyna wygrywa i zawsze tak podchodzimy do każdego meczu. No cóż, szczęśliwa ostatnia kolejka. Tak jak w zeszłym roku ostatnia kolejka dała nam awans, tak i w tym roku ostatnia kolejka daje nam utrzymanie w trzeciej lidze. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, niezależnie od tego, kto strzela bramki. Zwycięstwo na zakończenie sezonu 5-1, zaangażowanie od początku do końca, poza małym fragmentem na początku drugiej części, w zasadzie w pełni kontrolowaliście to spotkanie. Dokładnie, można powiedzieć, że szkoda, że liga się kończy. Myślę, że drużyna też udowodniła sama sobie przede wszystkim, że przy odpowiednim zaangażowaniu to utrzymanie, bo taki cel mieliśmy od początku sezonu, można było sobie zapewnić dużo, dużo wcześniej. Myślę, że najważniejsze się liczy to, że ten cel osiągnęliśmy i chwała dla chłopaków. Skuteczność dzisiaj naprawdę imponująca. Dokładnie. My nad tą skutecznością wbrew pozorom pracujemy bardzo dużo na treningach. Dzisiaj to przyniosło efekty, nic tylko chłopakom pogratulować. Ciężar spotkania był naprawdę wysoki, jeżeli chodzi o rywalizację, o utrzymanie. Mimo wszystko zespół pokazał charakter właśnie w takim spotkaniu, w takim momencie spiął się i pokazał charakter i zwyciężył z Pogonią. Dokładnie i może się powtórzę, ale jeszcze raz wielkie słowa uznania dla chłopaków. No bo co by nie mówić, nie wszystko było uzależnione od nas samych. W dwóch ostatnich kolejkach przeciwnicy zagrali pod Leśnika. Myślę, że jesteśmy winni im po dobrym piwku, a najważniejsze to, że sami w końcówce sezonu punktowaliśmy. Leśnik wygrywa 5-1, rywalizację z Pogonią 2 Szczecin. Pogoń de facto przyjechała w bardzo młodym składzie na to spotkanie, ale mimo wszystko nie można było tego przeciwnika zlekceważyć, bo mimo wszystko juniorzy Pogoni odnoszą spore sukcesy w rywalizacji właśnie juniorskiej. Leśnik 5-1 na zakończenie sezonu, tak na podsumowanie, pokazuje, że naprawdę zasłużył na to, żeby pozostać w tej lidze. No tak, na pewno Pogoni drugie Szczecin nie można było lekceważyć, no bo jest to solidny, wyselekcjonowany zespół z najlepszą młodzieżą. I no pewnie Leśnik się obawiał, że będzie to ciężki mecz. My tam przegraliśmy 3-0. Mimo, że tu przyjechali juniorzy, to i tak na pewno swój charakter i swoją wolę walki pokazali. Leśnik pokazał również charakter, tak jak już wspomniałem. Wygrał 5-1 pewnie. I fajnie, no bo dalej zostaje w trzeciej lidze i dalej będzie to jakieś, będą to emocje. Sezon pokazał, że tak naprawdę bardzo trudno utrzymać cały czas równą, dobrą formę, bo mimo wszystko Kotwica zajęła pierwsze miejsce, ale tych punktów tak naprawdę dużo nie zdobyła. Wy mieliście też taki w pewnym momencie przestój, gdzieś tam te punkty uciekały, a mimo wszystko to drugie miejsce wywalczyliście. Liga bardzo wyrównana, bardzo dużo punktów zdobywały zespoły z dolnej części. Mimo wszystko sporo niespodzianek i taka rywalizacja na pewno się podoba. Na pewno, też tak myślę, że oko kibica może być zadowolone. 60 punktów, ja już nie pamiętam kiedy dawało awans, w tym momencie już 56 punktów by dało awans, także liga bardzo wyrównana, bo spadkowe zespoły też mają tam dużą ilość punktów.
Na pewno, no, nawet nasz przykład pokazuje, że było dużo remisów, 0-0, 1-1, także wyniki tak samo nie były Bóg wie jakie. Na pewno liga bardzo wyrównana i silna. Podsumowanie tego, co się działo w 30. kolejce, tabela ostateczna, zapowiedzi kolejnej serii na razie nie będzie. Oto komplet wyników 30. kolejki spotkań. GKS Monowo wygrywa z Pogonią 2 Szczecin 5-1. Drawa remisuje z Gwardią 1-1. Bałtyk Koszalin pokonał na wyjeździe Energetyka Gryfino 4-1. Kotwica pokonała Korala Dębnica 4-0. Bałtyk Gdynia wygrał na wyjeździe z Pomorzem Potęgową 4-1. Kartuzja Kartuzy wygrała na wyjeździe z Polonią Gdańsk 2-1. Kaszubia Kościerzyna pokonała Lechię 2 Gdańsk 3-2. I Arka 2 Gdynia pokonała Chemika Police 3-0. Ostateczna klasyfikacja: na czele Kotwica Kołobrzeg z dorobkiem 60 punktów, 55 Bałtyku Koszalin, 52 Gwardii Koszalin. Na czwartym miejscu Bałtyk Gdynia z dorobkiem 48 punktów, po 47 mają Kartuzja Kartuzy i Drawa Drawsko-Pomorskie. Pogoń 2 Szczecin 46 punktów, tyle samo Kaszubia Kościerzyna. Dolna część tabeli: Arka 2 Gdynia 44 punkty, 42 ma Lechia 2 Gdańsk, 39 GKS Manowo. Zespół z Manowa zapewnił sobie pozostanie w lidze. Utrzymania nie jest pewne, Pomorze Potęgową ma 37 punktów i zajmuje 12 miejsce i musi liczyć na awans Kotwicy Kołobrzeg do drugiej ligi. Zespoły, które na pewno spadają, to Chemik Police, Koral Dębnica, Energetyk Gryfino i Polonia Gdańsk. 39 punktów zdobywa Leśnik Manowo. W innych sezonach taka liczba punktów dawałaby miejsce, no, nawet w czołowej szóstce, siódemce zespołu. W tym sezonie to jest tylko jedno miejsce nad strefą spadkową, bowiem Pomorze ma też 37 punktów i pewne utrzymania nie będzie, aczkolwiek tam jeszcze są inne problemy w Potęgowie. Jak mocna liga, to właśnie te zdobycze punktowe zespołów z dolnej części tabeli. No tak, na pewno Pomorze Potęgowo ma swoje problemy i nie wiadomo, co będzie z tym klubem. No ale tak jak pan mówi, 39 punktów, nie wiem, rok temu, dwa lata temu potrafiło dać, nie wiem, 7-8 miejsce. Dziś daje miejsce bodajże 12. No pokazuje, drużyny się rozwijają, jest więcej drużyn, które chcą o coś powalczyć. No i fajnie, że ta trzecia liga jest taka mocna. Ten sezon pokazuje, że zespoły z regionu koszańskiego zaczynają dominować w tej trzeciej lidze. Tych zespołów będzie coraz więcej, bo wiemy już, że dwóch Beniaminków również jest z tego regionu, czyli Astra Ustroniomorskie i Rasel Dygowo. Także ta grupa zespołów z tego najbliższego regionu stanowi o sile tej trzeciej ligi. Na pewno liga będzie jeszcze bardziej ciekawsza. Rasel Dygowo i Astra Ustroniomorskie na pewno nie osłabią tej ligi, tylko w jakimś tam sensie ją wzmocnią. No i fajnie, bo szykują się znowu jakieś tam małe derby. Nie są to dalekie wyjazdy, także dla kibiców też zawsze będzie można to jakoś pogodzić. I czekamy już na nowy sezon. I myślę, że każdy już nie może się doczekać. Co do twojej sytuacji, zostajesz w klubie? No na tą chwilę jeszcze nic tak naprawdę, nie wiem. 30 czerwca kończy się kontrakt chyba bodajże połowie drużyny, także... Czekam na jakieś rozmowy. Do tej pory Wojciech Polakowski podkreślał, Kornian Rudziński, podpora zespołu. Jak ciebie brakowało, to ta gra nie wyglądała zbyt udanie w defensywie, a jak jesteś, no to mimo wszystko jesteś właśnie tą podporą. Takie miano pomaga, czy jednak troszeczkę nie? Fajnie, że tak jest, no ale na pewno całą drużynę mieliśmy wyrównaną, nie chcę tu siebie wyróżniać, bo na pewno tak nie jest. Ja w każdym meczu starałem się robić swoje, pomóc drużynie, na pewno jej nie osłabić. No i może to tak wyglądało z trybą, że jakoś to tam, nie wiem, jestem jakąś tam przywódczą postacią, no ale mówię, cała drużyna jest na jednym równym poziomie i fajnie, bo dobrze to wyglądało, nie straciliśmy dużo bramek. Na pewno mnie bardziej cieszy to, że też tych bramek nie tracimy dużo, niż to, że strzelamy, bo strzeliliśmy też chyba bodajże drudzy najwięcej w lidze. Także no to jest fajne, ale mówię, to wszyscy byliśmy monolitem i jeden walczył za drugiego. Co do całej rywalizacji, Kotwica Kołobrzeg tutaj rywalizowała z wami. Spotkanie zakończyło się w takich dosyć kuriozalnych i dramatycznych okolicznościach. 2-2, mieliście praktycznie zespół kołobrzeski na widelcu tutaj, żeby wygrać. No, notabene czerwoną kartkę dostaje się w tym spotkaniu, no, ale to akurat nie o to chodzi. Czy ta drużyna, czy ta Kotwica jest w stanie powalczyć w rywalizacji barażowej o wejście do drugiej ligi?
Mam tam wielu znajomych i na pewno życzę im jak najlepiej. Nie orientuję się, jaki jest poziom trzecich lig w innych województwach. Na pewno myślę, że dobrą marką jest Resowia Rzeszów, bo z tego co wiem, tam spadli do trzeciej ligi nie czysto sportowo, piłkarsko, tylko organizacyjnie, finansowo. Ale wielu chłopaków tam zostało. Osobiście mam tam jednego swojego dobrego kolegę. Na pewno przyjadą tu urwać punkty i na pewno chcą bardzo awansować. Ze sportowego punktu widzenia awans Kotwicy podniósłby prestiż rozgrywek trzecioligowych Grupy Bałtyckiej. Ale z drugiej strony pod względem kibicowskim warto by było w przyszłym sezonie ponownie z drużyną kołobrzeską rywalizować. Na pewno chciałbym jeszcze z drużyną kołobrzeską rywalizować, bo jest mi bardzo przykro właśnie z powodu tej czerwonej kartki. Chciałbym to jakoś jeszcze dla klubu, dla kibiców się odwdzięczyć, bo mówię, prowadziliśmy 2-0, nierozważne moje zachowania, ale nie chciałem zrobić tego specjalnie, to po prostu czysta wola walki. No, ułożyło się jak ułożyło, straciliśmy po moim zejściu 2 bramki. No i straciliśmy szansę jakiekolwiek już chyba wtedy na awans. Także mi jest bardzo z tego powodu przykro. No ale jak zostanie Kotwica, to na pewno będziesz podwójnie zmobilizowany. Potrójnie. Za nami cały sezon rywalizacji w piłkarskiej trzeciej lidze. Artur Marszak był moim gościem w zeszłym tygodniu. Wytypował z 8 spotkań 6 poprawnie. Przypomnę, Daniel Wojciechowski w tej kwestii, w rozgrywkach wiosennych, jest zdecydowanym liderem w swojej kolejce, kiedy typował. To tylko raz się pomylił i to jeszcze, co ciekawe, na własnym meczu. Pozostałe mecze wtedy dobrze wytypował. Dzisiaj już nie będziemy typować kolejnej serii spotkań, no bo to zakończenie rywalizacji. Przed nami jeszcze jeden program, w którym będziemy podsumowywać całą rywalizację w trzeciej lidze. Najładniejsze bramki, a także klopsy. Na pewno ich kilka było, to zawsze dodaje uroku rywalizacji piłkarskiej. Moim Państwa gościem był dzisiaj Kornian Rudziński. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Liga Max w przyszłym tygodniu.